Nie widać, zakupy niosę. Żeby jeść, przeżyć. Ślepy jesteś? W sumie to idę na chlanie do koru. Może też by wpadł. No, na razie. Oho, no proszę, kogo my tu mamy? Co tam u ciebie? Tak w sumie to umówiłam się już z dziewczynami. A co? To ja zmykam, do zobaczenia. Wojtek, zaproszony na wieczór. Nie wygatałeś się? Nie. Na pewno? No na 200%. O co wam chodzi? O nic, wolimy się upewnić. Astra i Ki, jakbyście na niego wpadły, to jesteśmy umówione. Jasna sprawa. Spaczko! A właśnie, Koru, jak ciasto? Ogarnąłeś się? Jakie ciasto? Nie wkurwiajcie mnie. Nie denerwuj. A Wertur nie miał tego ogarnąć? Ja miałem się nie upić. I zorganizować balony z halem. Cholipka. Dobra, ogarnę to ciasto, a ty chociaż zajmij się porządkiem w domu. Akurat w sprzątaniu domu to jestem dobry, więc do wieczora będzie błysk. Wow! O Boże, bardzo cię przepraszam. O, Wojtek, hej! Wiesz, w porządku. Dokąd ci tak śpieszno? Och, przykro mi. Chętnie bym ci potowarzyszyła, ale... obiecałam Ksiani pomóc z pakowaniem. W sumie już jestem spóźniona. Do zobaczenia! Czyżby złapała cię ochotę na słodkości? Polecam niebieskie babeczki. Kupiłam parę słodkości, oczywiście niebieskich. Idziemy dziś do Ksiani, a z pustymi rękami nie wypada. A, dzięki, tobie również. O, czcze! Ja no ten tego, no zakupy, ta, a zakupy robię, ten, no, wiesz, ten tego. Jaki tam zaspijany, tylko jedno piwko wypiłem, więc nie przesadzaj. Aha. Wiesz, pogadałbym jeszcze, ale chyba mieszkania nie posprzątałem. Do zobaczenia wieczorem. Halo, Wojtek? No siema, Wojtek. Coś wieczorem może robisz? No właśnie ja w tej sprawie, żeby zapytać, czy wpadniesz. Można zagrać jakieś Uno, czy koniki, czy coś tam, czy coś. Dawaj, stary. Co będziesz się kisić tam sam? Nie każ mi po ciebie przyjeżdżać, jak mi dalej z polówki płyn ucieka. No, tak na 20 kuły będą, więc też tak przyjdź. Jak coś, to pod telefonem, nie? Na razie. Okej, wszystko już gotowe. Chyba. Jeszcze kibel i fajrand. Tylko się tam nie utop. Wracając do tematu, tak wszystko gotowe. To ten, ja już otwieram browara. Nie! Mi też otwórz! Dobra, jednak nie chcę. Nie pierdol. Dobra, skończone. O, zaraz 20. Czyli za moment przy... Gdzie Wojciech? Dobra, zająć pozycję. Za knopę, a nie za firanę. Gdzie ty kurwa masz firany? No debil, no. Właśnie, debilu, przecież otwarte jest. Nie niespodzianka! 100 lat. No debil, no. Niespodzianka. No i tak, na zakończenie parę słówek ode mnie. Po pierwsze, mam nadzieję, że to, co ci zrobiliśmy, ten mały projekcik się spodoba, bo nie mieliśmy na niego zbyt dużo czasu, bo trochę późno się obudziłam. Aczkolwiek udało się, ja jestem z tego dumna, mi się bardzo miło to robiło. Było sporo komplikacji i jeszcze więcej z mojej strony, ale udało się. I no, to pierwsza sprawa.
A druga sprawa to wszystkiego najlepszego jeszcze raz! Zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, więcej zajebistych cosplayi z JoJo, jeszcze więcej spotkań, wszystkiego co sobie wymarzysz, pieniędzy i w ogóle. Mogłabym się rozgadać, ale po co? Po co? No właśnie. Wszystkiego najlepszego, do usłyszenia! Witam pana Wojtka. Dzisiaj kolejne urodzinki i przyszłam ci złożyć najpiękniejsze życzenia. To już tyle lat, że na karku starość nie radość. No najważniejsze, że już wakacje i masz wszystko pozaliczane. A ja życzę ci wszystkiego najlepszego. Dużo pieniążków, bo to najważniejsze, no wiadomo oczywiście. Szczęścia, spełnienia marzeń, żeby... wszystko, o czym marzysz, się spełniło i żebyś sobie w końcu kogoś znalazł lub z kimś już był, wiadomo. No i co mogę jeszcze dodać? Żebyśmy się znowu spotkali. No i wszystkiego, co najlepsze. Trzymaj się. O, z okazji tego, że jesteś stary już, w sensie wybija dzień, w którym będziesz stary, jak to pewnie słuchasz, to trzeba ci życzyć dużo wytrwałości, cierpliwości i... mocnej wątroby w akademiku. Gdyż, no wiemy, jakie jest życie akademickie, tak? Ja życzę ci również, żebyś częściej na Warmię przyjeżdżał, bo to smutne jest trochę bez ciebie. Nie, żebym cię często odwiedzał czy coś. No i okazjonalnie trzeba się spotkać na typowego kasztelana, jednego góra 7. No i życzę ci powodzenia w życiu. No i słyszymy się za rok, pewnie za rok mnie też zmuszą. No. To na razie. Słuchaj, stary. Co ja ciebie teraz szczepią nad życzeniami, skoro i tak mi nigdy nie wychodzą. Więc życzę ci zdrowia i jeszcze raz kasy. No i internetu dobrego, żeby ci nie wrócił brat Jański. A więc, Wojtku, nasz kochany, list życzenia chcę ci złożyć, których nie potrafię ci powiedzieć. Ale oczywiście są nie tylko ode mnie, ale też od Tegera, Karoli, tak, cała nasza trójka, życzę ci wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, kobiet, YouTube'a i gier, nie wiem, cokolwiek. Żebyś się czuł jak najlepiej i w ogóle, no, żył, tak? Zero żadnych zmartwień. Zero czegokolwiek, tak? Żebyś dobrą pracę znalazł, żebyś szkołę dobrze skończył, żebyś zaczął zarabiać dobrze na tym YouTubie, nie? Hajsy trzeba czepać, hajsy muszą się zgadzać, no, tak? Takiego najlepszego, Wojtek. Drogi Wojciechu, chciałbym ci życzyć tego, co prawie każdy, ale ja tak nie będę. Powiem wprost, hajs, kończenia szkół i czego tam chcesz? A nie, jednak to brzmiało jak zawsze. Dobra, po prostu 100 lat i z panem, bo anime oglądam, nara. Wojtuś, to ten najlepszego, Łekinów, pieniędzy, JoJo, Łekinów, kryształków do Genshina, no i generalnie tam na studiach, żeby było, żebyś się tak nie wkurwiał. No i generalnie kolejnych super konwentów z nami. Pozdrawiam.